ogromnym sukcesie gry Genshin Impact, HoYoverse się nie zatrzymuje i już teraz jest w fazie rozwoju nie jednej, a dwóch gier. O Honkai Star Rail już jakiś czas temu robiła materiał i obecnie trwają zapisy do drugiej fazy beta testów, także jeżeli jesteście zainteresowani, możecie skoczyć do opisu filmu i się zapisać. Ale w dzisiejszym materiale skupię się na całkowicie nowej produkcji, która dziś pokazała swój pierwszy trailer. Mowa oczywiście o Zenless Zone Zero. Jak na razie nie wiem za wiele, ale już z pierwszego zwiastuna można wywnioskować, iż gra nie tyle co będzie shooterem, ale bardziej jestem skłonna stwierdzić, że ma namiastki hub MMORPG, czyli prawdopodobnie większość akcji będzie rozgrywać się w zamkniętych instancjach. Nie sądzę, aby to był open world jak w przypadku Genshina czy semi-open world jak Star Rail, ale coś zupełnie nowego. Na oficjalnej stronie już teraz możecie poczytać na temat możliwości zapisania się do testów gry. Na razie brak info do kiedy zapisy będą otwarte, także zróbcie to jak najszybciej, jeżeli jesteście zainteresowani. Testy odbędą się standardowo w języku angielskim, chińskim, japońskim oraz koreańskim. Sprawdzić grę będziecie mogli tylko na systemach iOS oraz komputerach. Brak info odnośnie Androidów. I czy w ogóle gra będzie na telefony? Testy nie będą objęte NDA, także każdy content creator będzie mógł zrobić sobie film stream z bety. Na pewno, gdy gra będzie dostępna, pojawi się na kanale lub wspólnie będziemy ogrywać na streamach. Wy oczywiście dajcie znać, jak Wam się w ogóle ta zapowiedź podoba, czy jesteście zainteresowani, czy to jest coś, co może trafić do Waszego gustu, czy będziecie chcieli przetestować Zenless Zone Zero. Ja się oczywiście z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie tego materiału i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!